gdybym mógł naprawiać wszystkie błędy językowe, byłbym taki piękny. Nikt nie lubi brzydkich słów. A jakim konkretnie brzydkim słowem jest? Rzadko zdarza się, że ktoś mnie wzywa osobiście. Zazwyczaj posługują się mną machinalnie. W szkołach traktują jak przedmiot. Och, to przykre. A jak mnie kaleczą, co drugie słowo to cios. Zaszyłbym się w domu i nie pokazywał na oczy. My jesteśmy słowami. I myśleliśmy... Myśleliśmy. I myśleliśmy... No, że pan nas jakoś... naprawi. Ja tu nie widzę żadnych słów. Tylko... i futrzak. Dykcja przeciętna! Tu nie ma co naprawiać. A ty, panie logopedzie! Teraz ja krzyczę! O co wam w ogóle chodzi? O co nam chodzi? O co panu chodzi? Przyszliśmy do pana z prośbą o pomoc, a pan nam dokaże jakieś takie dziwne rzeczy buzią. Może herbatki się napijesz, co? Z filtra? Proszę. O, dzięki wielkie, naprawdę. To mój kolega. No, siad. Nazywa się... No. Mów. Weź to ze mnie! Zabierz to natychmiast! Powiedz słownikowi, w czym problem, no. Nikt mnie nie lubi. Używają mnie prawie wszyscy, ale nikt mnie nie lubi. Ciągle mi tylko mówią, jakie jestem brzydkie. Zabraniają mi wszędzie wchodzić. Mogę tylko włóczyć się po ulicach, a do domu to już nie wolno. Gdzie może być pełno brzydkich słów, no? W sumie to jest takie jedno miejsce. Byłaś kiedyś w internecie? Nie, a to daleko? Tam jest bardzo dużo brzydkich słów. No, twoich przyszłych kolegów. A!